A z nami w studiu już, drodzy Państwo, Anna Świstun, prezes zarządu grupa superpolisa.pl Pegas. Witamy. Dzień dobry, witam serdecznie. Cieszę się, że mogłam być. My również się cieszymy. W Polsce jest blisko 30 tysięcy agentów ubezpieczeniowych i niemal 8 razy tyle wykonuje czynności agencyjne. Rynek jest duży, na tym rynku są ogromne pieniądze, ale nie jest łatwo się na nim utrzymać. Jakich błędów trzeba się wystrzegać? To nie jest kwestia błędów, to jest kwestia pomysłu na biznes. Ten pomysł na biznes tak naprawdę trzeba mieć. Nie zawsze każdy go ma. Zaczynając każdą jedną działalność gospodarczą, myślimy o tym, że no, mamy taki troszeczkę wiedzy, bardzo takiej niezgłębionej i czasami sporadycznej. Potem się okazuje, że są jednak rzeczy, które mogą nam pomóc. To są narzędzia, to są rozwiązania, to są możliwości, które ktoś już przerobił, przepracował. To jest doświadczenie innych ludzi. I z niego czerpiemy. I tak naprawdę wtedy się okazuje, że ten biznes może być łatwiejszy dzięki rozwiązaniom. Dzięki rozwiązaniom, które tak naprawdę mogą nam pomóc, nie tylko w rozwinięciu swojego biznesu, ale tak naprawdę wszystkie rzeczy dotyczą również naszej rodziny. Bo zakładając działalność gospodarczą, również myślimy tutaj działalność gospodarczą pośrednictwa usług ubezpieczeniowych, myślimy o tym, w jaki sposób zdobyć klientów, jak ich przekonać, żeby korzystali z naszych usług, jak szybko to zrobić i w jaki sposób faktycznie być lepszym od konkurencji. Konkurencja jest potrzebna. Konkurencja mówi nam o tym, co możemy zrobić lepiej. Czasami coś podpowiada, czasami możemy coś podpatrzeć. Też się uczymy. Kto może dołączyć do grupy Superpolisa i dla kogo, na jakim etapie warto o tym pomyśleć, żeby nie być samotnym żeglarzem na dryfującym okręcie? Doświadczenie oczywiście mówi nam o tym, że może dołączyć każdy, tak? Ale wiadomo, że ludzie, którzy mają otwarte umysły, którzy chcą się uczyć i którzy chcą podglądać innych i korzystać z doświadczenia innych, faktycznie zgłaszają się do nas, rozmawiają z nami. Bardzo często agenci, którzy już z nami współpracują, mówią o tym, że jesteśmy pomocni, że potrafimy poprowadzić biznes, potrafimy powiedzieć, w jaki sposób ten biznes powinien być ułożony, żeby mieć tak naprawdę cel w tym biznesie, do jakich klientów chcemy dotrzeć, są różne specjalizacje, również w naszych klientach. Pamiętajmy, że inaczej obsługujemy klienta, który prowadzi usługi transportowe, a inaczej będziemy obsługiwać na przykład kliniki medycyny estetycznej, tak? Bo to jest kompletnie inny produkt, do kogo innego skierowany. I żeby osiągnąć możliwość wysokiego stopnia specjalizacji, takiego doradztwa w biznesie, do tego są potrzebne konkretne rozwiązania. Takie rozwiązanie daje grupa Superpolisa. Możemy nauczyć, w jaki sposób docierać do klienta, w jaki sposób rozmawiać z tym klientem, jak prowadzić rozmowę handlową. Możemy również pomóc w tych narzędziach, które mówią o tym, w jaki sposób należy przeprowadzić taką zwykłą zgodę, nawet RODO, która dzisiaj jest przez pośrednictwo ubezpieczeniowe wymagana i wymagana w każdej instytucji finansowej, tak? Ale bardzo często nie mamy gotowego rozwiązania, posiłkujemy się jakimiś zdawkowymi rzeczami, które po prostu nie przynoszą dla nas odpowiedniego biznesu, albo coś robimy wolniej. Warto przyglądnąć się grupom, które mają doświadczenie i które sprawdzone rozwiązania mogą faktycznie pomóc, tak? Niektórzy nie chcą tego robić, tak? Mówią o tym, że faktycznie biznes on prowadzi i to mu wystarczy, ale po dłuższej rozmowie okazuje się, że są niektóre rzeczy, które możemy wspólnie robić, a tak zarazem rozwija swój biznes, a dzięki nam cała grupa Superpolisa rośnie. Czyli tak naprawdę przystępując do grupy superpolisa.pl mamy od razu dostęp do odpowiednich narzędzi, już sprawdzonych metod pracy i pewnie też szkoleń. Tak, oczywiście. Szkolenia również są naszą dobrą tutaj kartą przetargową. Pamiętajmy o tym, że to, co się nauczymy, to jest dla nas, ale przede wszystkim dla naszego klienta, bo jesteśmy doradcami. Nie chcemy być tylko agentem ubezpieczeniowym, który kojarzy się z przymusowym zapłaceniem składki, tylko faktycznie z doradztwem. To doradztwo mówi o tym, że potrzebujemy być specjalistą i ci specjaliści faktycznie szukają rozwiązań. Szukają rozwiązań na rynku, patrzą na produkty, uczą się tych produktów, wiedzą w jaki sposób. Dzisiaj trwa na przykład Akademia Agenta Życiowego i ta akademia pokazuje, w jaki sposób rozwinąć biznes, ale również i pomaga
zobaczyć, w jaki sposób klient się zachowuje na rynku, tak? Na jakie rozwiązania zwraca uwagę i dzięki temu możemy to przełożyć na rozwój biznesu pojedynczego agenta ubezpieczeniowego, który w grupie tak naprawdę osiąga również swoje cele. A czy agent ubezpieczeniowy, który ma już wypracowaną tak zwaną swoją markę, ma swoją bazę klientów, a jednocześnie chce się dalej rozwijać, bo myślę, że może mieć obawy na tym etapie, że dołączy do Superpolisy, dołączy do grupy i jakby pozbawi się tych swoich klientów. Jak to działa? W jaki sposób działacie i jak zabezpieczacie tego typu interes pojedynczego agenta? Pamiętajmy o tym, że agenci ubezpieczeniowi zdobywają ze swoim klientem relacje. Tak? I to zawsze będzie tak naprawdę jego klient. Chodzi o to, żeby skorzystać z rozwiązań, z narzędzi, z systemu szkoleń, z narzędzi dotyczących APK, czyli analizy potrzeb klienta, do tego, żeby to było szybsze, łatwiejsze, a dzięki temu rozwijać swój biznes, tak? I być doradcą. A to, że klient zawsze spotyka się z agentem ubezpieczeniowym i zawsze z nim, że tak powiem, nawiązuje relacje, tutaj nie zachodzi konflikt interesów. Oczywiście są osoby, które mają te obawy, tak? Ale staramy się rozmawiać, zapraszamy na spotkania, mówimy, w jaki sposób możemy te problemy rozwiązać i ewentualnie pomagać w tym, co jest tak naprawdę jego specjalizacją. Jaki klient będzie dla niego dobrym rozwiązaniem, tak? Bo to, co powiedziałam na początku, każdy klient ma inne potrzeby, tak? I każda agencja ubezpieczeniowa też jest inna. Nie ma na rynku dwóch takich samych agencji, ale możemy korzystać z rozwiązań grupy Superpolisa, bo te rozwiązania przynoszą rozwój naszego lokalnego biznesu. Bardzo często. Już na koniec, grupę Superpolisa dzisiaj tworzy aż 12 spółek. Jakie są dalsze perspektywy rozwoju? Staramy się pomagać, zapraszać do biznesu również organizacje, spółki, te, które dzisiaj tworzą tak naprawdę rynek ubezpieczeniowy. Oni ze swoim doświadczeniem, ze swoimi klientami, korzystając z naszych rozwiązań, wchodzą do grupy jak i kolejne spółki. To jest rozwój. To wymaga niesamowitego doradztwa, to wymaga niesamowitej sztuki negocjacji, tak żeby wszyscy poczuli, że jesteśmy w jednej wielkiej rodzinie. I o to tak naprawdę chodzi. Grupa Superpolisa to daje. Ja jeszcze już powiedzieli, że na zakończenie tutaj jakbyś mi już zabronił czegoś powiedzieć, ale ja muszę. Ostatnio przewijając media społecznościowe, chyba na Facebooku mi się to ukazało, właśnie Ania Świstuń miała swoje hasło reklamowe, które mnie po prostu urzekło i faktycznie zdałam sobie sprawę, że to jest chyba to, co jest najważniejsze u agentów ubezpieczeniowych. Anna Świstuń, odbieram, oddzwaniam. Także tak dziękuję bardzo, że to powiedziałaś. Faktycznie tak jest. Odbieram, odzwaniam. Kocham swoją pracę. Lubię też pomagać innym. Tworzę też biznesy. Myślę o rozwoju właśnie pojedynczego biura, w jaki sposób mogą osiągnąć biznes i sukces w biznesie, bo tego naprawdę łatwo nie jest zrobić, a warto korzystać z doświadczenia. To doświadczenie jest naszą siłą, mocą. Razem po prostu jesteśmy w stanie zrobić więcej. Jeszcze tylko chciałam zapytać w imieniu tych naszych widzów, którzy teraz siedzą przed telewizorem i mówią, kurczę, na przykład, a może spróbuję, tak? Matka wraca po urlopie macierzyńskim, myśli nad tym, jaką karierę mogłaby, w którym kierunku te żagle właśnie rozwinąć. Czy taka osoba, która nie ma nic wspólnego z ubezpieczeniami, może też do Was dołączyć? Tak, również dla takich osób mamy programy. Jesteśmy w stanie nauczyć biznesu, prowadzić. Jedyne, czego oczekujemy, to, żeby ktoś zechciał nas wysłuchać, pomyślał o tym, że może skorzystać z rozwiązań i nie bał się tego robić. Zapraszanie do biznesu jest czymś, co mamy wpisane. Staramy się to robić profesjonalnie, ale też słuchamy potrzeb naszych partnerów w biznesie, ze względu na to, że oni również nam niosą doświadczenie. A takie osoby, które nie mają tego doświadczenia, czasami też nie znajdują konkretnych rozwiązań na rynku. Dlatego też i dla nich są dedykowane rozmowy, programy mentorskie, które są w stanie im pomóc rozwinąć się w biznesie.
dziękuję w imieniu tych widzów, którzy się nad tym zastanawiali i dziękuję Aniu Tobie za przybycie tutaj do naszego takiego wynajętego na chwilkę studia telewizyjnego. Dziękuję. No i mam nadzieję, że do zobaczenia znowu. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie.